warto, żeby do naszej rozmowy włączył się profesor Piotr Grochmalski, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. No to my podróżujemy z Radiem Wnet i z Kurierem Wnet po Trójmorzu, a pan profesor przygląda się pewnie i całemu regionowi, ale szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie. Mamy w tej chwili po pierwsze ofensywę ukraińską, a po drugie pytania, które także padają na przykład na Kapitolu w Senacie. Co się stanie, jeżeli Rosja na tą kontrofensywę ukraińską postanowi odpowiedzieć atakiem na przykład na Polskę? Taką kwestię, takie pytanie podniósł senator republikański Marco Rubio. Jak na to odpowie NATO? Jak my na to sobie odpowiemy? No przede wszystkim miejmy świadomość sytuacyjną, jeśli chodzi o działania na froncie. I oczywiście jest taki rodzaj narracji, który konsekwentnie Rosja prowadzi praktycznie od gdzieś roku 2007, no, pierwsze groźby definiowane o ewentualnych uderzeniach atomowych pojawiały się wielokroć w tym przekazie idącym z Rosji, także w 2014, 16, 17. To jest naprawdę niekończąca się historia tego typu narracji. Natomiast oczywiście to, że ten wątek się przy różnych okazjach pojawia teraz, także w tym wymiarze historycznym, no pokazuje tylko, że rzeczywiście mamy do czynienia z państwem, które przekracza pewne granice, ale w tym realu, w tym, co się bardzo konkretnie liczy, czyli w tej sytuacji, która ma miejsce na linii frontu, no, mamy do czynienia z konsekwentnie realizowaną ofensywą ze strony zarówno sił ukraińskich na południu, jak też ruszył znów punktowo front kerstoński. No i mamy do czynienia z sytuacją dość wyjątkową, mianowicie Putin dopuścił do otwartej krytyki działań dowództwa Gierasimowa ze strony zarówno wysokich oficerów, jak i tych blogerów militarnych, którzy w zasadzie można powiedzieć, że byli nie byli marginalizowani, nie dokonywano wobec nich twardej cenzury. Był taki projekt jeszcze w maju, żeby nacisnąć, żeby oni nie pisali rzeczy, które są niemiłe dla ucha Putina czy dla Kremla, ale żeby starali się trochę zabarwiać ten obraz rzeczywistości. Do tego nie doszło. Putin nawet się spotkał z tymi najlepszymi blogerami militarnymi. To ludzie są, którzy znają się na rzeczy, którzy konkretnie opisują sytuację i rzeczywiście bardzo wiele informacji cennych można uzyskać, obserwując to, co piszą. No i w tej chwili to, że nastąpił tam bardzo ostry atak po tej klęsce w sumie, po wycofaniu się z łymania całego zgrupowania rosyjskiego, zresztą to zgrupowanie w sposób dziwny opuściło łymanie okolice. Trwały spekulacje, jak to nastąpiło. Było kilka wersji w narracji oficjalnej propagandy rosyjskiej. Przedstawiano to w ten sposób, że spektakularne kontruderzenie w tym korytarzu, który został stworzony, dokonały formacje rosyjskie, aby właśnie pozwolić, by dostać się z niebezpiecznego krążenia siłom rosyjskim w granicach 4000. To jest taka tam już rzeczywiście zbieranina była różnego rodzaju formacji, bo i z centralnego okręgu wojskowego, formacji zachodniego, no i oczywiście części tego drugiego korpusu. Absolutna zbieranina sił rosyjskich. No ale prawda była taka, że po prostu oni się dogadali ze stroną ukraińską i pozostawili ciężki sprzęt i większość z nich wycofała się. W konsekwencji
nie ma żadnych dramatycznych zdjęć pokazujących zniszczony sprzęt. Ten sprzęt po prostu w dobrym stanie został przejęty. Ale to słusznie czy niesłusznie? No bo z drugiej strony rozbić albo wziąć do niewoli zgrupowanie 4000 żołnierzy, to militarnie poważna kwestia jest potem, jak wymieniać jeńców, bo ma się tych jeńców u siebie i ma się sukces, no także taki wizerunkowy, a wycofanie się nawet kosztem sprzętu, no siła żywa została, siła żywa armii rosyjskiej została wycofana poza linię frontu i może jeszcze raz zaatakować. No, mam odpowiedź, analizując wydarzenia, dlatego że znów ofensywa przyspieszyła, dlatego że te siły, które były zgrupowane, te, które otaczały i realizowały działania, aby odbić Lyman, zostały przesunięte i to przyspieszyło takie kolejne uderzenia na Kreminę, czy tam już w tej chwili wychodzenie na kierunek Siewierodoniecki. A więc no także te 7 tysięcy aktywnego wojska ukraińskiego, które było, uczestniczyło w tej operacji, przesunięte do działań ofensywnych. To jest naprawdę duży zysk. Natomiast żołnierze, którzy już byli zdegradowani w sensie militarnych możliwości, o bardzo niskim morale, z tego się nie da nic zrobić w najbliższym czasie. No, można oczywiście przesunąć, próbować uzupełniać straty, kompletować jednostki, ale to jest naprawdę długotrwały proces. Ale te zarzuty, jakie były skierowane pod adresem, no, między innymi Gierasimowa, takie bardzo, bardzo zdecydowane, zarówno ze strony Kadyrowa, to właśnie Kadyrow w którymś momencie twierdził, że to jest niedopuszczalne, że Gierasimow chroni tego niewydolne dowództwo, że coś trzeba z tym zrobić. Generał Łapin jest głównie odpowiedzialny, czyli dowódca Centralnego Okręgu Wojskowego, ten, który niedawno był czczony jako bohater, kiedy wyzwalał do końca cały region Ługański, więc to jest ten bohater, gdzie tam Putin go nagradzał, pokazywał, to jest wielki bohater i to rzeczywiście w tym gronie zmasakrowanym wszystkich dowódców, którzy po kolei ustawiali się w tej paradzie hańby, bo to jest naprawdę gigantyczna liczba, to jest bez precedensu, jak z tych 12 armii, pamiętajmy, wszystkie armie, jakie są w wojskach lądowych, zostały zaangażowane w tą wielką wojnę przeciwko Ukrainie i pamiętajmy, bo to jest naprawdę rzadko jest uświadamiane nie tylko w europejskiej opinii publicznej, ale także w polskiej, że skala tych operacji, które tam są dokonywane, skala tej wojny jest zdaniem ukraińskich dowódców. Jest porównywalna, jeśli chodzi o intensywność działań, liczbę amunicji na jednostkę sprzętu do II wojny światowej w tym obszarze Ukrainy. A też pamiętajmy, że przecież decydujące tak naprawdę starcie o przyszłości III Rzeszy rozgrywało się na Ukrainie. To otwarcie o tym mówili niemieccy dowódcy, ale także w takiej bardzo znanej wypowiedzi dotyczącej tego fragmentu w historii Niemiec. Josef Goebbels mówił, że jeśli przegramy Ukrainę, to przegramy wojnę. Panie profesorze, tutaj się zatrzymajmy, bo jak się patrzy na te liczby oficjalne, to jednak Rosja miała tych żołnierzy około miliona. No oczywiście marynarka, lotnictwo, więc to nie wszyscy służyli w liniowych jednostkach wojsk lądowych, no ale tam powinno być powiedzmy 500 000 żołnierzy. W tej chwili na froncie operacji widzimy 170, 200 tysięcy. To mamy mobilizację, mamy prywatne firmy wojskowe, jak chociażby ten już legendarny, czy osławiony, lepsze słowo, osławiony Legion Wagnera, który dał się poznać ze zbrodni wojennych na Bliskim Wschodzie, w Afryce, a teraz ze zbrodni wojennych także na terenie Ukrainy. Mamy wojska wewnętrzne dawne, czyli rozgwardię, kadyrowców, a cały czas no jakby widzimy, że gdzieś tych żołnierzy brakuje. Staram się skalkulować i pytanie, czy Rosja gdzieś jeszcze ma świeże, nieużywane siły, kilkuset tysięcy wojska zawodowego, czy po prostu nigdy ich nie miała?
ta ogólna liczba była typem maskirowki. Ona była zawyżona, to po pierwsze. Po drugie, istniał taki, jak się uważnie śledziło, cały system zmian dokonywanych w tym modelu armii rosyjskiej, a to naprawdę była, to przechodziło etapy i próbowali intensywnie jeszcze gdzieś tam na początku władzy Putina zbudować armię zawodową, ale ten kryzys finansowy 2008 roku spowodował, że oni zbudowali taki model mieszany, czyli tej armii jeszcze nadal opartej na w jakimś istotnym stopniu w granicach 35-39% na tych poborowych, no i na tej kadrze zawodowej. W sumie to nigdy dobrze nie funkcjonowało, no ale generalnie to były liczby przekłamane. I teraz pamiętajmy, że główny jednak ciężar spoczywał na wojskach lądowych, a wojska lądowe stanowiły część tych sił, o których mówimy, a poza tym pamiętajmy, że jednak armia rosyjska musiała chronić największego państwa pod względem terytorialnym. To są gigantyczne granice, chociażby granica rosyjsko-kazachska, to jest najdłuższa granica lądowa świata. Dłuższą granicę mają Stany Zjednoczone z Kanadą, jeśli włączymy także tą drugą część, a to teraz może tak granicę z Alaską. Można tak się teraz zdarzyć, że na przykład ci poborowi, którzy teraz są mobilizowani w ramach tej brańki, pojadą właśnie na granicę rosyjsko-kazachską, rosyjsko-mongolską, ale też chociażby rosyjsko-fińską, a stamtąd na Ukrainę przyjadą no jednak nieco lepiej pewnie wyszkolone jednostki, gdzie służą chociażby żołnierze kontraktowi. Przede wszystkim już w tej chwili były ściągane formacje z Rosjan, które były właśnie dyslokowane, które miały chronić po pierwsze interesy rosyjskie w Azji Środkowej, ale po drugie miały zabezpieczać granice. No, z Uzbekistanu dotarły, z Kirgistanu dotarły. Putin ściąga skąd tylko może na front ukraiński. No, to konsekwencje rzeczywiście są takie, że kiedy pojechał do Samarkandy na spotkanie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, to uświadomił sobie, że władztwo w tej chwili nad Azją Środkową przejęły Chiny. To przecież to wydarzenie poprzedziło spotkanie, czyli wizyta Xi Jinpinga w Kazachstanie, gdzie jednoznacznie zapewnił Tokajowa, że Chiny gwarantują mu bezpieczeństwo. Więc po tych zaskakujących zachowaniach dla Rosji Tokajewa, kiedy on przecież powiedział otwarcie, że on po pierwsze nie uzna z ewentualnych nabytków terytorialnych Rosji, to jeszcze zanim doszło do tych wydarzeń, o których mówiłem ostatnio, przecież Kazachstan też głosował przeciw, jeśli chodzi o te terytoria, podjętą decyzję, zachowanie Kazachstanu w Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale generalnie widać, że Rosja straciła Azję Środkową. Nie wiadomo, czy odzyska, ale na pewno w tej chwili nie jest to możliwe. Traci swoją pozycję na Kaukazie. To jest też konsekwencja wycofania swoich sił z tamtejszych baz. No i w konsekwencji jakby Rosja tu się zwija. No, ważna uwaga, Chińczycy budują zasieki wzdłuż Amuru. To kiedyś była ta potężnie zbudowana granica i umocnienia po stronie rosyjskiej. A teraz jakby Chińczycy, obawiając się kierunku, w który zmierza Rosja, zabezpieczają swoje granice od swojej strony. A więc no, wyraźnie mamy takie sygnały, że Rosja traci na znaczeniu. Także w tym wymiarze międzynarodowym pogłębia się jej izolacja, ale także jej pozycja przetargowa radykalnie się zmniejsza. Zachodu także, to nie tylko. Zresztą panie profesorze, Piotr Grochmalski, politolog wykładający na Akademii Sztuki Wojennej, jest gościem Popołudnia Wnet. Wróćmy na front wojenny na Ukrainie. Na ile możemy się spodziewać, że ta kontrofensywa, która odnosi już no,
mówi się spektakularne, bo to widać sukcesy na wschodzie, czyli w obwodzie charkowskim, ale już wchodząc coraz bardziej na terytorium obwodu donieckiego, a za chwilę pewnie pojawi się także na obwodzie, na terytorium obwodu ługańskiego, ale mamy z dzisiejszej nocy informacje i z dnia wczorajszego o sukcesach na odcinku chersońskim. Jak daleko może pójść Ukraina, na ile skuteczna to może być kontrofensywa, czy na przykład Cherson jest w zasięgu możliwości wojsk ukraińskich, żeby to jedyne miasto obwodowe, które wpadło w ręce rosyjskie, odbić? No, po kolei, jeśli spoglądamy na północny front, to rzeczywiście to uderzenie, które dalej idzie na kierunek światowy, to wyraźnie widać dwa kiny, które zbliżają się do tego punktu. To jest bardzo istotny punkt z punktu widzenia otwarcia drogi także na Starobielsk. No to Starobielsk jest jakby wtedy w tej perspektywie bezpośredniego uderzenia, ale to faktycznie masakruje logistycznie wszystkie siły na południu. No, Kremina jest też w najbliższej perspektywie uderzenia, ale jeśli Ukraińcy będą robili to, co dotąd, czyli będą skrzydali, nie będą angażowali się w bezpośrednie działania przeciwko załogom tych miast, ale po prostu głębokim uderzeniem pójdą dalej, no to na wyciągnięcie mają przed sobą Siewierodonieck i Łysyczańsk. To jest kwestia, no przy tym postępie jest to naprawdę realna perspektywa, a więc wracamy do punktu wyjścia, to już jest masakra, to jest w zasadzie otwarcie sobie drogi właśnie w głąb i oskrzydlenie Starobielska już z każdej strony, zresztą pamiętamy z historii szczególne miejsce, gdzie mieścił się obóz, w którym byli przetrzymywani polscy żołnierze, którzy zostali więzieni, wymordowani w Katyniu. Więc tutaj sytuacja jest też istotna, dlatego że to okrąża to zgrupowanie, które próbuje się cały czas przebijać na kierunku Bachmutu, jeśli chodzi o siły rosyjskie. To było zdumiewające, że zamiast przerzucić część sił, żeby wzmocnić, osłabić uderzenie ukraińskie i wzmocnić obrońców rosyjskich, no to oni konsekwentnie próbowali bić głową właśnie na kierunku Bachmutu. To był między innymi ten zarzut przeciwko Łapinowi, no ale tak naprawdę Rosjanie nie mają rezerw. To wszystko, co udało im się zdobyć, to w tej chwili próbowali właśnie przerzucić tutaj w rejon chersoński, w zasadzie w okolice Melitopola, aby bronić właśnie tej części. Więc mamy rzeczywiście pewnego rodzaju panikę, jeśli chodzi o działania rosyjskie i wszystko, co mieli, nawet w tej chwili tych nowych rezerwistów pozyskanych, rzucają właśnie w okolice Melitopola, także przesunęli tam baterię S-300, żeby wzmocnić potencjał obronny, a więc wzmocnić jakby tą część, która jest tym pasem, który wyrąbali między Krymem a Rostowem nad Donem, czy obwodem Rostowa, czy tym okręgiem federalnym, jak oni to nazywają. Ale w każdym razie to pokazuje skalę działań. No i rzeczywiście to zgrupowanie chersońskie na tym przyczółku chersońskim, liczące w tej chwili w granicach 22 tysięcy, w sposób znaczący zdegradowane, między innymi przez to, że Ukraina konsekwentnie niszczyła przeprawę, niszczyła mosty, także przeprawy pontonowe, a więc degradowała zdolności obronne, niszczyła możliwości dostarczania amunicji, żywności, generalnie wsparcia dla tych formacji, więc ten proces postępuje. Tutaj takie dwa kliny, które były wbite i one miały podzielić to zgrupowanie na takie trzy mniejsze części. One rzeczywiście, ta koncepcja jest konsekwentnie realizowana, aczkolwiek rzeczywiście w którymś momencie wojsko ukraińskie, sztab ukraiński, część na przykład formacji, część systemów HIMARS przesunął nieco właśnie, aby wesprzeć operację, o której mówiliśmy wcześniej, więc nie ma może już tak zmasowanego i tak konsekwentnego uderzania w
system przepraw budowanych przez Rosję. Natomiast skala degradacji uzyskanych wcześniej powoduje, że rzeczywiście te formacje są w bardzo niskim morale. Stąd przecież była presja dowódców, że oni chcą się wycofać, że nie widzą sensu utrzymywania dalej przyczółku chersońskiego. I jak wiemy, Putin stanowczo się temu przeciwstawił, więc ale teraz skala... obrona Chersonia trwa na osobiste żądanie czy życzenie Władimira Putina. On rozkazał, bo ja wiem, kiedyś jak Adolf Hitler bronił Stalingradu, tak on rozkazał bronić Chersonia do końca. No, wynika to między innymi ze szczególnego znaczenia przyczółku chersońskiego. On dawał nadzieję na taką dużą operację, ze względu na to, że to jest jedyny przyczółek na tej stronie Dniepra, więc jakby pozwalał rozwinąć uderzenie w głąb Ukrainy. Zniszczenie tego zgrupowania powoduje bardzo istotną zmianę w tym wymiarze operacyjno-strategicznym, jeśli chodzi o pozycję ukraińską, więc to rzeczywiście to nie tylko jest kwestia znaczenia samego Chersonia, właśnie miasta obwodowego i potwierdzenia tego, tej dynamiki działań po stronie ukraińskiej, ale także w tym wymiarze naprawdę strategiczno-operacyjnym to miasto ma ogromne znaczenie. Chociaż trzeba powiedzieć, to jest zaskakujące, że zdobycie czy opanowanie przez Ukraińców Łymania objęło się większym echem i wywołało większą frustrację i szok w opinii publicznej rosyjskiej niż nawet wycofanie się spod Kijowa, czy ucieczka spod Kijowa, czy właśnie ta pierwsza część operacji charkowskiej. Więc rzeczywiście szok i frustracja tych blogerów militarnych, ta ilość ataków, które po raz pierwszy pojawiły się w tej oficjalnej przestrzeni. Putin dopuścił do tego, aby w tej oficjalnej narracji, w tej oficjalnej propagandzie zaczęły się pojawiać właśnie takie ataki na szefa sztabu, na Gierasimowa, czy też na Łapina, i to takich ludzi jak generał Guriliew, człowiek, który był kiedyś dowódcą 58. Armii, a więc tej armii, która operuje w południowym okręgu wojskowym, bardzo istotną rolę odgrywa w działaniach, szczególnie na tym froncie właśnie chersońskim, czy w tym obszarze dotyczącym całego południa. To już powoli, panie profesorze, konkludujący, to jest jakiś wstęp, jakaś przygrywka propagandowo-medialna do zmian na szczytach władz wojskowych, do odwołania Gierasimowa, do odwołania ministra Szojgu, czy tylko ich dyscyplinowanie albo tworzenie jakichś innych zasłon medialnych. Co to oznacza dla relacji na szczytach władzy rosyjskich? Po pierwsze, pokazuje daleko idący brak zaufania ze strony Putina i rzeczywiście chęć zrzucenia odpowiedzialności. Zobaczcie, ja robię wszystko dobrze, ale to zawodzi armia. To trochę według tych, gdyby szukać jakieś porównania, to trochę tak jak w którymś momencie Gorbaczow mówi, zobaczcie, ja wszystko chcę dobrze, ale jak uruchamiam ten proces własności, no to między innymi po to, żebyście sami wzięli pewne możliwości działania i zobaczcie, jak ten system źle działa i w tym momencie można to poprawić. Stąd coraz szersza dyskusja otwarta, że dlaczego mobilizacja tak źle działa, to zrzucanie odpowiedzialności na biurokrację wojskową, no i właśnie na sztab. To jest niebezpieczny instrument, który uruchamia Putin, no bo przecież Putin tak naprawdę stał za tą wojną. To on był pokazywany jako główny bohater, a w tej chwili uruchamianie takiej fali krytyki wobec wojska pogłębia podziały także wśród tej dziwnej armii, bo właśnie mamy te grupy Wagnera, mamy kadyrowców, no ale mamy też regularne wojsko i to jak on publicznie złajał żołnierzy rosyjskich, powiedział, że drugi korpus armijny, czyli ci te formacje z Ługańska są lepsze, lepiej w boju stają od żołnierzy rosyjskich, no to był wielki policzek. To
To głęboko wykopuje taki podział między tymi formacjami. Pamiętaj, w tej chwili w tej armii Wagnera jest prawie dywizja bandytów. To są ludzie wzięci z więzień. 10 tysięcy więźniów wziętych po największych wyrokach. To są najczęściej mordercy. Ludzie, którzy siedzieli za dokonywane zbrodnie. Walczą i tworzą też armię de facto w armii, za czym jak to będzie dalej się rozwijać dla sytuacji i dla morale sił zbrojnych Władimira Putina. Profesor Piotr Gruchmalski był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.